Witam Was bardzo serdecznie. Dziś, jak widzicie, na stole mamy bransoletę kompozytową, wkrętak i GBX100NS-1. Zegarek akurat ten, nie dokładnie ten egzemplarz, ale te zegarki prezentowałem Wam już w takim porównaniu z GBD200. Zresztą GBD200 dzisiaj też mamy na stole, chociaż dziś nie będzie on bohaterem filmu. Będzie bohaterem jednego z kolejnych filmów. Będziemy zmieniali bezel i pasek, a nie jest to proste w tym zegarku. Ale to nie uprzedzajmy faktów. Dzisiaj zajmiemy się GBX-em 100 i spróbujemy do niego założyć bransoletę kompozytową. Według moich informacji ona po prostu będzie pasować, no ale trzeba się upewnić, sprawdzić, czy wszystko będzie grało dokładnie, no bo ona, wiadomo, nie jest dedykowana do tego zegarka. Zatem bierzemy się do pracy. Pierwsze, co musimy zrobić, to wiadomo, zdemontować pasek. Do tego mi najwygodniej będzie użyć wkrętaka, nie narzędzia do teleskopów, bo akurat już tak do się przyzwyczaiłem używać. I już bierzemy się do roboty. Spróbujemy zrobić tu jakieś takie zbliżenie. O, może coś będziecie widzieć dzięki temu, bo niestety nie mogę patrzeć przez wyświetlacz, jak robię takie rzeczy, więc mam nadzieję, że nie będziemy gubili ostrości. Okej, dobra. Jeden mamy wyjęty. I drugi. No tutaj dość mocno pręży niestety ten teleskop, także tak łatwo się nie wyjmuje. No to akurat wyszedł ładniej. Ok, i mamy teraz sytuację następującą. Mamy 2 mm, złapmy sobie ostrość, 2 mm teleskopy. Mamy już zdjętą kopertę i mamy już po prostu zdemontowany pasek. I teraz tak, teleskopy w tą bransoletę nie do końca mogą chętnie wchodzić. Mianowicie bransoleta jest przystosowana do teleskopów 1,8 mm, teleskopy są 2 mm. Natomiast one na wcisk wejdą, tylko trzeba się trochę namocować. Zaraz sobie z tym poradzimy. Nie jest to jakoś specjalnie trudne. O, weźmy sobie na przykład nóż, o który będę mógł oprzeć teleskop, żeby go tutaj wcisnąć. O. Tak. I w miarę po środku trzeba go, że tak powiem, uplasować. Tak, no już prawie wszedł. O, zobaczcie, tu już wychodzi. Plusem takiego rozwiązania jest to, że ta bransoleta w żaden sposób nie będzie latała, ona będzie ciasno siedziała. No minusem jest to, że trzeba będzie się nagimnastykować. Mam nadzieję, że... O, wlazł, dobra. Jeszcze troszeczkę. Tu akurat dość wyjątkowo mało chętnie wchodzi. No dobra, jest, słuchajcie, prawie równo. Co może być plusem, chociaż nie, spróbujmy w miarę równo ją usadzić, bo potem będziemy się gimnastykować z montażem. O, tak, o, zobaczmy teraz. No, w zasadzie jest równo. Dobra, próbujemy zatem go zamocować. Zaraz napis dziszok musi być na nadgarstku. W ten sposób spróbuję teraz może oddalić, bo tu nie potrzebujemy takiego zbliżenia. On powinien być tak, więc ten element będzie tutaj. Więc element, do którego założyliśmy z kolei, będzie szedł od góry zegarka. Dobra, czyli tutaj. Góra zegarka jest zawsze tu, gdzie jest napis Casio. To można sobie to potwierdzić, odwracając go. I już bierzemy się do roboty. No już widzimy, że to nie była dobra technika, ponieważ ja jednak musiałem mimo wszystko wysunąć bardziej tą bransoletę. Pierwszy raz to robię, także wybaczcie, że tutaj będą poprawki. Troszkę muszę wysunąć, bo muszę mieć dostęp do teleskopu, który muszę osadzić w... O, i to nie zadziała w ten sposób niestety. Bardzo pooram, obawiam się, albo w ogóle, jeżeli będzie możliwe, w tym zegarku założenie na tych teleskopach, bo tutaj dość głęboko jest niestety osadzony. Spróbujemy. O. No, dobrze się trzyma. Zaraz się okaże, że będziemy musieli zamawiać teleskopy 1,8. No, ale zobaczymy. Spróbujemy jeszcze popchnąć troszeczkę. Dobra, udało się. No i zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało. Też brakuje. No nie, sądząc po tym, jak siedzi mocno ten, teleskop, to chyba obawiam się, że skończy się na teleskopach 1,8. W tym przypadku tego zegarka oczywiście, bo ja już mocowałem nieraz bransoletę kompozytową na teleskopie 2,0, ale to w kostce GWM5610. I tam chyba jest troszeczkę inne podejście, wydaje mi się. Tu może być trochę ciężko, niestety. No dobra, no ale co? Próbować próbujemy chyba, nie? Tu jest ciężki temat o tyle,
że normalnie pokażę Wam pasek, ten element ma elastyczny. I tutaj, a zwłaszcza chodzi o, zaraz pokażę może na zbliżeniu, te elementy, które muszą przeskoczyć przez kopertę, one się normalnie zginają. Tutaj to taki sam element, niestety o ten, jest to tworzywo, się w żaden sposób nie zgina. Aż może się zgina bardzo delikatnie, ale to naprawdę, to jest dużo twardsze. A to, zanim teleskop jakby wskoczy tutaj, musi ten element, o ten wskaże, ten palcem tutaj, przeskoczyć do środka tutaj. Czyli de facto to musi się zlicować, bo to zobaczcie, to jest napasowanie. Tu nie ma żadnego, że tak powiem, marginesu błędu, a jednocześnie to już z obu stron wystają teleskopy. Nie da się ich tak ścisnąć, żeby one jednocześnie się schowały. Albo jeden, albo drugi się schowa. Więc trzeba zrobić taki ruch, żeby tu włożyć teleskop w dedykowany mu otwór, zjechać nim jakby paskiem zjechać bransoletą po teleskopie i dopiero wtedy wcisnąć ten wystający element i dopiero wówczas można wcisnąć teleskop, gdy ta końcówka jest już osadzona kopercie. Także to nie będzie niestety takie proste. Spróbuję tutaj jeszcze trochę powalczyć z tym teleskopem i go jeszcze wepchnąć. Zobaczymy, na ile mi się to uda. Aha, właśnie. Gdzie my tu jesteśmy z obiektywem? Przy zoomie niestety to słabo to wygląda. Spróbuję go wepchnąć w ten sposób. O, dobra. Udało się go troszeczkę przepchnąć i teraz spróbujemy tą moją, na pewno nie tylko moją, techniką. O, teraz właśnie osadziłem teleskop już i teraz spróbuję zjechać. To pewnie mi się za pierwszym razem nie uda, znając życie, bo to wszystko jest bardzo, bardzo sztywne. No i wlazło, słuchajcie. Wlazło aż tak. Czyli na szczęście troszeczkę elastyczności jest w tym elemencie. O, zaraz, to może najpierw sobie go dobrze tutaj osadzimy. O, trzeba było trochę siły i precyzji, żeby to nie wyskoczyło przede wszystkim, to jest najważniejsze. No i teraz tylko już osadzić jakby samą końcówkę. Nie wiem, czy tutaj gubimy niestety ostrość, przepraszam za to bardzo. Tu widzicie, jeszcze nie jest osadzony teleskop. Ja go muszę tam po prostu wkrętaczkiem wepchnąć na miejsce. Jak on już sobie znajdzie ten swój otwór. Jeden momencik. O, teraz chyba dopiero będzie to miejsce tutaj. Momencik. O, łaśmisiek. Nie stawię oporu czynnego. No to jestem trochę gimnastyki niestety. Nie jest to proste. Jak widzimy. Myślałem, że pójdzie to prościej. Dawno nie zakładałem kompozytowej bransolety i trochę chyba straciłem już doświadczenie. Tu mi się... O, wchodzi, słuchajcie. Tak. O, teraz się udało. Już prawie wszedł cały. O tak, dobra. No i teraz przyjrzyjmy się. Złapmy jakąś ostrość jest. Tak i tak. Nie ma już tego najcieńszego elementu. Tu niestety trochę zostawiłem chyba grota wkrętaka. O, zobaczcie, jak wygląda grot wkrętaka. Trochę się nawet tutaj nadwyrężył ten chrom, którym on jest pokryty. Gdzie mamy ostrość? Tu mamy ostrość. Także wkrętak już swoje, że tak powiem, przerobił. No dobra, to teraz słuchajcie, musimy zrobić dokładnie ten sam manewr, tylko z drugiej strony, co też nie będzie proste, zwłaszcza na zapiętej bransolecie. Dlatego ja pozwolę sobie rozpiąć. A do tego wykorzystamy sobie taki oto trzpień. Jak widzimy tutaj po oznaczeniu, jest to do otwierania tacek do kart SIM w telefonach. Jednocześnie znakomicie się powinien nadawać tutaj do włożenia w otworek, dowolny, i popchnięcia teleskopu. Jak popchniemy teleskop odpowiednio, to on sobie tutaj wyskoczy. O, wyskoczył już. I otwieramy bransoletę. I teraz bransoleta już jest. Odłożymy sobie na chwilę ten teleskopik tam gdzieś na bok. Nie będzie nam potrzebny, bo bransoletę musimy po prostu założyć z drugiej strony. O, tak samo. Zaraz może na oddaleniu to pokażemy. O. Także tutaj i dopiero na końcu ją sobie połączymy, a w zasadzie wcześniej prawdopodobnie skrócimy sobie bransoletę na odpowiednią średnicę. Myślę, że około 3 ogniwa będą wyjęte. No dobra. Także idziemy tą samą techniką, którą wtedy. Czyli jeszcze raz osadzamy teleskop i mocno wciskamy po teleskopie. Nie jest to proste, ale włazi. O, i wskoczyło. Jest. Jestem trochę gimnastyki. No i próbujemy to teraz z powrotem tak osadzić, jak być powinno.
Zróbmy sobie może zbliżenie, żebyście widzieli, jak tutaj wygląda sytuacja. Zaraz, tak. No niby jest w tym samym miejscu, więc powinien teoretycznie już trafiać, ale wcale nie jest ku temu taki chętny, więc musimy mu chyba trochę pomóc. Wybaczcie tutaj to osunięcie, ale naprawdę tutaj dość spore siły działają. Ja próbuję sobie nie podziurawić palców jednocześnie. O, jeszcze tracimy, że tak powiem, tutaj wizję, to może jednak oddalę, bo to niewiele tu już chyba w tym momencie da. O, chyba. O, w tym momencie, dobra, mamy to. No i dobra. No i zobaczcie. Dobra, jest osadzony. Trochę się niestety pokoncerował teleskop, ale już raczej zdejmowany nie będzie, więc nic mu się tutaj złego nie stało. Tak to wygląda. No i wio. Ok, także teraz poskracamy sobie bransoletę. Zobaczmy, jak to wygląda. O, w ten deseń. Tak. Z górna część bransolety, ona jest dłuższa zazwyczaj. Tu się może odzoomujemy na zewnątrz. Tak. To jest ta górna część. Tutaj sobie wyjmiemy dwa ogniwa, a z tej jakby krótszej części wyjmiemy sobie jedno ogniwo i powinno być wszystko ok. Także na razie folik nawet nie będziemy zdejmować, bo nie ma potrzeby. Także wyjmujemy sobie dwa ogniwa. Teraz jeżeli tutaj, to z tego sobie wyjmiemy. I tak samo narzędzie do kart SIM. O tak. Bo tu można oczywiście w tym miejscu podważyć wkrętakiem, ale wygodniej będzie nam tutaj w otworek włożyć po prostu narzędzie, wypchnąć teleskop od tej strony. O, i sobie po prostu tak, może przytrzymać palcem, żeby nie wyskoczył, jak będę przechylał ogniwo. O tak. I jest. I już tu mamy zdemontowane dwa ogniwa. Wyjmujemy teleskop, żeby nam dziś nie wyfrunął. Z tej strony sobie zdemontujemy jedno. Nie, przepraszam, nie z tej strony. Tu, ze środka. To już w zasadzie tutaj z kolei mogę tą bransoletę zamknąć, no bo tutaj nie ma potrzeby już żadnej gimnastyki robić, więc tutaj sobie ją najpierw zamkniemy, żeby się nie pogubić, która część jest która. No i tak, zaraz to może na zbliżeniu sobie zrobimy. Zamykam to w ten sposób, że najpierw wkładam końcówkę teleskopu w otwór w bransolecie, ten właściwy. Bransoleta generalnie kompozytowa jest dlatego, zresztą pewnie już wam tłumaczyłem, że ona z zewnątrz jest tylko plastikowa, jest tworzywa, natomiast w środku ma, że tak powiem, żebrowanie jest wykonane ze stali. I to właśnie w stali siedzą oczywiście końcówki teleskopów, bo inaczej no to... Zaraz, żebyśmy coś widzieli w ogóle. Tak. O tak, tutaj te teleskopy bardzo ładnie chodzą, jest już zmniejszone. Ja teraz zobaczę, jak to na moją łapkę będzie pasowało. Sekundkę. O tak, moja łapka chudziutka. Powinno być dobrze. O, to chyba nawet będzie dobrze. Nawet chyba wystarczą te dwa ogniwa, tak mi się wydaje. To w tej sytuacji po prostu skrócimy sobie, myślę, po jednym ogniwie na stronę. Także tutaj jeszcze raz zrobimy ten sam manewr, tylko że ja teraz mamy tak, tu mamy krótko, a tu mamy trochę dłużej. Zobaczcie, jak zamknę zegarek, to ono bardzo z tyłu wypada nam, zapięcie, zatem tutaj wydłużymy sobie o jedno, a skrócimy z tej strony. Także tu zaraz tak zrobimy, że o, to może inaczej, to stąd sobie wyjmę jedno i przełożę na drugą stronę. Tak będzie najprościej chyba. Nie, to przepraszam. Zaraz to zmienię sobie może od razu końcóweczkę. Tak i tak. Dobra, to mamy teleskop. I ta sama sytuacja tutaj. Tak, czyli tu. Tak. No i tutaj po prostu już sobie od razu ją zepniemy, no bo tu już do tego zmierzamy.
Tak. Ten deseń. No i tu będzie nam wygodniej. Zresztą to chyba nie ma znaczenia, czy my to zrobimy. Może być nawet i końcówką pensety. O tak, bo te teleskopy dość łatwo wchodzą tutaj, więc wystarczy. O, wskoczyło. No i teraz to ta sama operacja z drugiej strony, czyli wydłużymy się tutaj o jedno ogniwo i będzie już gotowe. Tak. No, przepraszam, że wychodzę poza kadr, ale mówię, nie patrzę w telefon, nie patrzę w wyświetlacz, tylko muszę patrzeć na to, co robię, dlatego czasem takie niestety braki w kadrze mogą się pojawić. Ok, wtrafiamy to, znaczy nie wtrafiamy, trafiamy teleskopem w otwór. Teleskop zostaje tutaj, o, ten deseń. No i go sobie tutaj osadzamy. Tu na szczęście dużej siły nie potrzeba. I ta sama sytuacja tutaj będzie. Najpierw teleskop w otwór w tej środkowej części bransolety, w tym węższym ogniwie. Następnie tą częścią teleskopu. No to właśnie już będzie ciężej, bo już ta bransoleta pręży, bo już nie ma takiego luźnego, że tak powiem, zgięcia, więc trzeba się trochę będzie nagimnastykować. Spróbujemy to tak może zrobić. O tak. No właśnie, to niestety brakuje mi tutaj troszeczkę trzeciej ręki. Jeszcze zasłania mi ekran, także nie jest to proste robienie tego jeszcze, że tak powiem, na wizji. W praktyce wychodzi to dużo sprawniej, natomiast no niestety jak chce się pokazać wszystko, to nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. No i okej. I zamykamy nasz teatrzyk. Dobra, mamy to. Udało się zamknąć bransoletę. Tak, zegarek się teraz prezentuje, jest już bardziej symetryczny, zobaczmy. O, teraz jest jak należy, prawda? No i jeszcze tak dla formalności przymiarka. Napis jest we właściwą stronę, tutaj tak. O, no i zrobione. Poczekajcie, to zabiorę już tą ściereczkę. Mamy tak, narzędzie przesuniemy i sobie zobaczymy, jak to wygląda z odległości. Proszę bardzo, mamy nadgarstek mniej więcej 17,5-18 cm w obwodzie, pi razy oko. Tak się zegarek prezentuje. Koperta w proporcjach jest całkiem spora, nie jest to mała koperta. Natomiast myślę, że wyszło całkiem fajnie. Jak Wam się podoba, powiedzcie. GBX100 na bransolecie kompozytowej może być? Ja myślę, że tak, że to jest bardzo dobry pomysł. Teraz zbliżę może, żeby to jakoś tą ostrość w miarę. O, teraz to dużo lepiej wygląda. Niestety w oddaleniu ta ostrość wygląda słabo. Zobaczcie, bardzo minimalnie tutaj mu brakuje, jeśli chodzi o boki. No tu jedną otoczkę może bez odstawać, można go wcisnąć. Bardzo minimalnie mu tutaj na długość. No, niemalże jakby od tego zegarka była, prawda? Także myślę, że bransoleta wygląda tutaj bardzo, bardzo fajnie. Ja osobiście jestem tego zdania, ale dajcie znać w komentarzach, jak Wy widzicie ten zegar na bransolecie kompozytowej. Moim zdaniem pasuje. A jakie jest Wasze zdanie? Zapraszam do komentowania. Zapraszam również do dania łapki w górę. Jeżeli Wam się film podobał, mimo że trochę się naszarpałem z nimi, nie wyglądało to może zbyt profesjonalnie, ale no tak niestety bywa. I jak się robi coś po raz pierwszy. Bo ja do tego akurat zegarka po raz pierwszy zakładałem kompozyt. Także będę wdzięczny za motywacyjną łapkę w górę. I jak ktoś ma ochotę również przejrzeć sobie kanał, jeśli nie oglądał jeszcze innych filmów na moim kanale, zapraszam serdecznie. Jest tego sporo, ponad 300 filmów na temat zegarków Casio. Głównie G-Shocki, ale również ProTreki, Oceanusy, Edifice, Baby G. No jest co oglądać. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.